Dzień dobry. Dzień dobry. Witam do Słonecznej Kalifornii. Bardzo ciekawa sytuacja, bo mamy godzinę 6:15 i się rozjaśnia. Ha! Niedługo wiosna. Idziemy na trening. I trening zakończony. Jak to mówił pewien znany aktor. Sztywniutko, Kubuś. Sztywniutko. I już w domu, dzisiaj ruszam do firmy, mamy całodniowe pracowanie nad projektami, innymi rzeczami i dzisiaj poruszymy bardzo ciekawy temat. Mireczku, czy ty boisz się konkurencji? Co robić, jak konkurencja robi ci różne złe rzeczy i walczy nieuczciwie i uczciwie? I hashtag jak żyć, Mireczku, hashtag jak żyć. Już tłumacz. Jeżeli zaczynamy nasz biznes i mamy konkurencję, to znaczy, że zrobiliśmy gdzieś błąd. Ale jak to? Już tłumaczę. Więc już za chwilę tłumaczę, natomiast w tej chwili tutaj mamy Anię, mamy Szymona i pracujemy nad przyszłością bardzo wielkiego i tajnego projektu. Tylko jeszcze nie mówimy jakiego. Jeszcze nie mówimy. Prawda, Aniu? Mhm. Aniu, co mi się chowa za tobą? Pokaż, co mi się chowa? Ciekawe. Właśnie z Szymonem i Zanią szukamy inspiracji a propos różnego rodzaju inicjatyw, które chcemy zrobić w tym roku. I proszę bardzo, gdzie YouTube nas doprowadził. Proszę bardzo. Co to jest? Jak chodzi się, tak on fajara mnie, jara mnie, chodzi się. Długi, ciężki dzień. Więc jak to jest z tą konkurencyjnością? Już mówię, już tłumaczę, więc mamy, pamiętajmy o tym, bo to jest bardzo ważne. I to szczególnie, gdy zaczynamy biznes, bo jak mamy już biznes, to jest troszeczkę trudniej. Niebieski kolor, niebieski ocean. Czerwony kolor, czerwony ocean. Czerwony ocean od krwi, czyli jest tam dużo drapieżników, jest dużo konkurencji i tak dalej. Niebieski ocean jest to ocean, w którym nie ma konkurencji. Jest to ocean, czyli rynek, gdzie nie ma za dużo produktów, są klienci, którzy potrzebują naszych potrzeb. Więc dużo osób, które startuje z biznesem, próbuje skoczyć tutaj. Czyli załóżmy, że myślimy o biznesie i chcemy zrobić sklep spożywczy. To jest nasz pomysł, więc otwieramy sklep spożywczy i nagle się okazuje, że kurczę, ciężki temat. Tematy związane z hurtowniami, tematy związane z dystrybucją, reklamą naszego sklepu. Nagle inni ludzie chodzą do Biedronki czy do Lidla i tam kupują taniej niż u nas i nasz biznes nie działa. Bo wybraliśmy taki rynek. Jaki może być odpowiednik niebieskiego oceanu? A co gdybyśmy otworzyli sklep spożywczy tylko dla informatyków programujących w Javie? I tak dobierać produkty, które są zbrandingowane tylko pod programistów w Javie. I wchodząc do sklepu trzeba napisać linkę kodu w Javie, bo inaczej się nie wejdzie do sklepu. Daję przykład, czysto hipotetyczny. Mam nadzieję, że rozumiesz, o co chodzi. Nagle okazuje się, że nie mamy konkurencji, bo nasz marketing jest wtedy bardzo prosty, nasz branding jest bardzo prosty. Możemy mieć ceny dowolne, ponieważ mamy produkty tylko dla programistów Java i dla nich możemy dostarczać nasze owoce, warzywa, masło, chleb itd., itd. Bardzo humorystyczny przykład, natomiast tak trzeba to rozumieć. O wiele lepiej jest zacząć z czymś, co nie ma żadnej konkurencji. Dam przykład. Otworzyliśmy w Chmurowisku szkołę chmury. Teraz mogliśmy jak najbardziej od samego początku otwierać szkolenia Java, szkolenia Linux itd., ale po co? Zaczęliśmy od bardzo małej niszy od niebieskiego oceanu, gdzie w Polsce te tematy szkoleń a propos cloud computingów po polsku w formie programów premium 12-tygodniowych nikt tego nie robi. Ale zobaczcie, co mówię. W formie premium 12-tygodniowych cloud computing po polsku. Niebieski ocean, w którym nikogo nie było. Więc my zaadresowaliśmy niebieski ocean i tutaj w nim siedzieliśmy. Ale teraz, co można robić, gdy już mamy taki ocean i załóżmy, mamy ten nasz sklep dla programistów Java, możemy go rozszerzać. Na sklep dla programistów również programujących w dotnecie. Możemy poszerzać nasz ocean. I ważne jest to, że im dłużej jesteśmy w danym biznesie, tym zdobywamy więcej doświadczenia, więcej znajomości, nasze procesy lepiej działają, zatrudniamy lepszych ludzi. I wtedy, gdy jesteśmy już naprawdę duzi, możemy podjąć decyzję, że chcemy troszeczkę czerwonego oceanu. I nagle zaczynamy, wiemy już jak działają sklepy, wiemy już jak działają szkolenia online, możemy to przeszerzać na nowe branże, bo wtedy jesteśmy już gotowi na to, żeby zmierzyć się z czerwonym oceanem. Niekoniecznie musimy to robić, zawsze możemy wybrać taką niszę, która pozwoli nam powiększyć nasz niebieski ocean, ale to już jest nasza decyzja. Natomiast na początku, jeżeli mamy problem, że konkurencja nas wygryza, jeżeli mamy problem, że konkurencja zniża nasze ceny, że konkurencja robi nam to i tamto, to znaczy, że to nie jest problem konkurencji, ale to jest problem taki, że działamy na złym rynku. I warto zrobić krok do tyłu i zobaczyć, czy nie możemy
czegoś zmienić w naszym marketingu, w naszym produkcie, żeby adresować mniejszą grupę. Jeżeli robimy na przykład szkolenia z księgowości, to może to jest czas, żeby zacząć robić szkolenia z księgowości dla przedsiębiorców, a może żeby zacząć robić szkolenia z księgowości dla początkujących przedsiębiorców, albo szkolenia z księgowości dla początkujących przedsiębiorców w Warszawie. Jeżeli ktoś miał ochotę troszeczkę poczytać w tematach związanych m.in. z tym, zachęcam do The 22 Immutable Laws of Marketing. Więc jeżeli konkurencja robi nam coś złego, to nie znaczy, że problem jest z konkurencją, ale problem jest z tym, że możliwe, że jesteśmy w złym rynku. I to jest bardzo dobre miejsce, żeby zrobić sobie weekend wolny i posiedzieć, a może powinniśmy poszukać niebieskiego oceanu. To tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.